i możemy już oglądać tak naprawdę pierwszą rundę tego meczu. Los strona CT, Fear Factory strona Terro. No i Fear Factory już znajduje się na dolnym BS-ie, jednak tego BS-a pilnuje jeszcze Paris. Zobaczymy, jak mu to wszystko wyjdzie. Ile strzałów odda, jeden, drugi, no i ma jednego fraga. O to właśnie chodziło, ale Paris, no myślę, że no mógł zrobić jeszcze coś. A tak FF z łatwością wygrywa rundę numer 1. Dok najwięcej fragów, bo aż 3. No myślę, że to będą naprawdę szybkie rundy w wykonaniu Fabryki Strachu. Chociaż może nie same rasze, bo jednak byłoby to zbyt ryzykowne. Jednak Los też może się jakoś dobrze obstawić, ustawić na BS-ie. Teraz jednak mamy rush Fear Factory na górny bombsite. Tutaj nie ma w ogóle graczy CT. Chociaż teraz te granaty, jeżeli będą dobrze przez nich rzucone, może coś się uda więcej zdziałać, a na razie tylko zginą po kolei, aż w końcu zostaje Kapitan Bomba jako ostatni. No i co ten zawodnik pokaże? Tylko 3 HP. Jeden strzał, no proszę, Drive'owi. Jednak tutaj troszeczkę kas głowy spadł, widocznie zaskoczony został przez kapitana. Właściwie na pewno zaskoczony, widzieliśmy to, tak w plecy strzelał do niego kapitan. Ale tak czy inaczej, druga runda też na koncie Fear Factory. So named, proszę, sam zbywa fraga, jednak też ginie. No FF znowu tutaj dominuje. FF znowu idzie po kolejną rundę. Ben z nowymi problemami, jednak udaje mu się zrobić tutaj cameo. A co pokaże nam Los, bo przyszedł czas na to, aby ten zespół zagrał wreszcie tutaj z bronią, aby wreszcie coś się wydarzyło lepszego. Ale czy faktycznie tak będzie? O tym się za chwilę przekonamy. Los ustawia się na BS-ie, Fear Factory wciąż gra bardzo szybko, ale to chyba będzie ta runda, w której im nie wyjdzie. No nie do końca, jednak jeszcze ta trójka pozostaje na BS-ie. No wszyscy w jednym miejscu. Nieudany teraz granat Parysa, ten flash. Paka podłożona. I przy życiu jeszcze jest cameo. Kamion, myślałem, że może zdobędzie kolejnego fraga, jednak nie udaje mu się to. I Paris teraz musi martwić się o swoją skórę, ale już niedługo SoName kupi ją bardzo tanio, a Paris myślał, że skóry tanio nie sprzeda. No ale chcieć, a móc, to dwie różne rzeczy. I tak naprawdę możemy sobie tutaj zadawać pytanie, ile rund wygra zespół Los. Czy będą dwie, trzy? Czy jednak nawet na tyle nie będą mogli liczyć? Oj, Ben obrywa teraz od swojego kolegi. W główkę dostaje i widzimy, że ma już tylko 9 HP. Ale nie sądzę, aby to było jakieś strasznie duże osłabienie dla Fabryki Strachu. Zobaczmy sobie na THS, z jaką łatwością wchodzi na drabinę. Nikt tej drabiny nie pilnował. Z automatyczną snajperką kolejnego fraga już zdobywa. A kto ma bombę? No właśnie on. Najlepiej, gdyby ją zrzucił. Chyba, że po prostu sobie zejdzie naokoło i kurnikiem w końcu znajdzie się na ziemi, ale nawet nie musiał tego robić. Ostatni zawodnik Losu już nie żył. No i mamy 5 dla FF, tak jest, piąta runda i 0,5 gamera, takie statystyki. Widzimy, że ten zawodnik jak na razie nie może nikogo zabić. Tomasz świetnie tutaj wręcz pierwszym strzałem posyła gamerowi banie, albo po prostu był tutaj jakiś lag LTV. Nie, to THS kolejny skan, tym razem jego ofiarą staje się Paris. No czyżby THS... No nie mówię, że coś włączył, ale te dwa fragi naprawdę mnie mocno zastanowiły, słuchajcie. Idealnie to zrobił, no dobry początek i po chwili jeszcze na pochylni. Świetnie zagrywa THS. Na pewno gamer zdziwiony. Myślę, że Paris także. I mamy 0,6 gamera. Teraz dajmy mu szansę, no musi zdobyć fraga, jeżeli chce uniknąć agenta, jeżeli chce uniknąć meldunku.
wystawiony razem ze swoimi kolegami na BS-ie. Gamer, no może być frag, tak jest, a więc jednak udaje mu się zabić chociaż jednego gracza i już agent mu raczej tutaj nie grozi. Ale nic nie wskazuje na to, żeby też jedna runda groziła w cudzysłowie losowi, ta runda wygrana. Cały czas zero, cały czas jajko. O ile tutaj tych dog fragów zdobył? No widzimy 4, a wcześniej jeszcze jeden. A więc jednak dog tutaj Ace'a zdobywa. Tak właśnie myślałem, że on tych fragów miał wyjątkowo dużo w tamtej rundzie. No i widzimy, otwiera tabelę 9-2. A Fear Factory w ogóle się nie bawi, w ogóle tutaj nie myślą o jakichś spokojnych zagrywkach. Po prostu idą na skilla, po prostu liczą na indywidualne umiejętności. Oczywiście jakiś tam mały teamplay na pewno jest, ale chyba on polega tylko na tym, na takiej teorii, że skoro grają wszyscy po stronie Terro, to po prostu razem coś zrobią. Po prostu nie będą do siebie strzelać i na tym ten teamplay ich polega. Oczywiście standardowe zadania też wykonują, czyli podłożenie bomby, pilnowanie tej bomby po podłożeniu i na tym chyba to się kończy, a tak to widzimy graczy Fear Factory latających, biegających po mapie za fragami. Ale tak jak mówiłem, od tego pojedynku wiele oczekiwać nie możemy. ...8-0 dla Fear Factory. No los jeszcze z tego turnieju odpadnie, jeszcze będzie mógł ten zespół powalczyć w drabince przegranych. THS na naszych ekranach kilka rund wcześniej udało mu się to kogoś przeskanować bardzo ładnie, teraz jednak mu się to nie udaje. No ale udaje mu się też zabić. Tutaj chyba tak się dzielą zawodnicy FF tymi wszystkimi fragami. Najpierw jeden, później drugi, jednak widzimy, kto jest najlepszy. THS tych fragów tak naprawdę ma najmniej, bo tylko 6. Jego koledzy nawet 12, tak jak właśnie Doc. Może nie skupią się za bardzo na losie i może być im później przykro, jak będą oglądać powtórkę, dlatego też teraz sobie popatrzmy chwilę na graczy CT. Co oni tam takiego robią, że przegrywają? No właściwie tylko gorzej strzelają. Boże, czy THS znowu kogoś przeskanował? Jeśli tak, to jest mistrz tej broni, której używa. No oczywiście na nim nie miałem ekranu. Żył Parys, nawet nie zdążyłem na niego przełączyć. No wybaczcie, drodzy gracze CT. Widocznie trzeba trzymać na nich ekran od początku rundy. Kapitan Bomba już był. Niech będzie Cameo. Jak tam jego staty? No proszę, otwiera 5-10. O, jak to się ładnie ułożyło, popatrzcie. Gamer 1, Parys 2, Kapitan 3, Moso 4 i 5, Cameo. Naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Wszyscy po 10 śmierci. Taki ciąg tam się zrobił arytmetyczny. Z różnicą 1. No i proszę, teraz los nawet... No tak, nawet sobie tutaj zapewnił dobrą sytuację na początek, ale co z tego, skoro zaraz to wszystko nam się o 180 stopni zmienia. I Fear Factory już z 11 rundą, chciałem powiedzieć 10, a więc jeszcze 4 do końca pierwszej połówki. No i bardzo możliwe, że 5 do końca meczu. Fear Factory właściwie robi to samo, po prostu szybko atakuje, a Tomasz cały czas to skanuje. Jest to albo pochylnia, albo wybiegnięcie domkiem. Nic innego gracze FF nie grają. Kapitan Bomba ginie, Cameo na pochylni. Czy będzie miał tutaj co robić? No chyba nie, bo Doc jest zainteresowany w ogóle górnym BS-em razem ze swoimi kolegami z zespołu. Moso też bardzo szybko ginie. No nawet nie możemy spojrzeć sobie tutaj na jakiegoś zawodnika losu dłużej. Zaraz wszyscy szybko giną. Teraz Cameo. No jeszcze raz dajemy mu szansę, właściwie sam sobie dał szansę, że pozostał właśnie jako ostatni przy życiu antyterrorysta, ale Drive go uspokaja. No i to jest koniec rundy numer 12. Teraz skupmy się na takim widoku. Zobaczycie, jak Fear Factory te ataki przeprowadza. No jest oczywiście atak drzwiami, już są named na dolnym BS-ie. Czy ma pakę?
Nie, paka jest zupełnie gdzie indziej. No ale Ben już z nią biegnie na ten dolny BS. Doc jeszcze też będzie tędy wchodził. Ale przełączmy sobie na antyterrorystów. Paris nie odbija, kapitan bomba też nie bardzo. No proszę, zabija Patryka Zamulskiego. Kapitan bomba na naszych ekranach. Czy będzie to udane odbicie? No nie sądzę, za mało ma czasu antyterrorysta, za mało ma HP i za dużo graczy terror do zabicia, aż, no dla niego to było aż dwóch. Mamy wynik 13 do 0. Przyznam szczerze, że przed transmisją pomyślałem sobie, może los urwie ze 2-3 rundy. Oczywiście ma na to jeszcze szansę, ale od początku oglądamy pełną dominację Fear Factory. Bardzo możliwe, że to wszystko nam się zakończy wynikiem 16-0. No ale może FF któryś z rund będzie już tak rozpędzone, tak nie będzie uważało, aż w końcu przegrają, albo po prostu przegrają pistolety. No pistolety to nie jest taka runda, którą łatwo wygrać, na jakim poziomie by się nie było. To jest też troszeczkę, no nie tyle runda losowa, ale naprawdę trzeba do pistoli się przyłożyć. Kamio znowu jako ostatni. 20 HP, chowa się na dolnym BS-ie. FF kładzie bombę na górnym. No nikt po niego nie idzie. THS po flesza wskakuje. Ale tutaj oczywiście jest jego kolega. Kamio z tego dolnego się nie rusza. Kamio cały czas kampi. No i co z nim? FF też nie wie, gdzie ten gracz się znajduje. Chociaż teraz są named. Zeskakuje na dolny bombsite i tego ostatniego antyterrorystę posyła do piachu. Ostatnia runda tej połówki. Zobaczymy, czy będzie runda honorowa dla losu, czy jednak nie. Czy jednak będą musieli znieść tak wysoką porażkę. Jakieś kombinowanie u graczy FF, czyżby krówki i skany. Tak jest, już drive rozpoczyna fragowanie. I kolejny gamer, tutaj zawodnik, ginie CT. No gracze FF się troszeczkę wycwanili. Na górze już nikogo nie ma, ale naprawdę widzimy, że no opłaciło się zakupić właśnie taką broń na ostatnią rundę. Na pewno z pomysłem, z jajem i ważne i fajnie właściwie też, że ten pomysł został zrealizowany. No proszę, teraz to jest taka potęga Fear Factory. Chyba nikt tego nie zatrzyma. Te papierowe ściany Nuka, tak właściwie już wszystkie powinny być podziurawione, poprzewracane. No ale odzywa się nam jakiś snajper, to jest chyba pierwsza WP w tym meczu. Moso na czterech, przepraszam, na czterech terrorystów, ale już po niego oni idą. Jakaś kosa. Moso jeszcze się broni, ale Ben ostatecznie go zabija. No i sami widzicie, mamy wynik 15 do 0 dla Fear Factory. Tak nam się kończy połówka numer 1. I od razu po restartach zaczynamy kolejną, już ostatnią i być może ostatnią rundę w tym meczu. Los strona Terror, Fear Factory strona CT. Druga pistoletówka i zobaczymy, czy ona już wszystko zakończy, czy jednak Fear Factory jeszcze będzie gorsze. Skróty od pochylnia, więc to oni atakują. Popatrzmy sobie tutaj między innymi na Gamera. No na razie to gracze Fear Factory doskonale sobie radzą, chociaż tam był jakiś team kill. To jednak nie przeszkadza w zdobyciu kolejnego fraga i mamy sytuację 3-2. Teraz 3-1. Ostatnim zawodnikiem losu jest Moso i wszyscy sobie piszą na czacie good game. No ja też nie wierzę w Moso, przyznaję. Pozwolę sobie wpisać 16 już dla Fear Factory, chociaż Moso zabije jednego z nich, drugiego z nich. No proszę, a Doc czeka z kosą, no tak, więc tutaj może być jakaś mała zabawa. Jednak Doc z tej kosy rezygnuje. Jednak tutaj, no na pewno fajnie wyglądałby wynik 16-0 dla Fear Factory. Moso czy Doc? Doc cały czas w jednym miejscu, 45 HP, Moso 74, Moso jednak nie udaje mu się zabić Doca. No i właśnie mamy dobry mecz, powiedzmy sobie dobrą grę, ale tak naprawdę wcale nie, wynik 16 do 0 dla Fear Factory. Czy gratulować? Dobra, niech będzie, gratuluję. Cybersport.